Uczniowie i społeczność branżowej szkoły we Włoszakowicach świętowali Dzień Patrona. Gościem honorowym była uczestniczka Powstania Warszawskiego major Joanna Kiąca-Fryczkowska. Od 3 lat szkoła branżowa nosi imię weteranów działań poza granicami kraju. Taką uchwałę podjęła Rada Gminy Włoszakowice w 2021 roku. Nadanie imienia miało szczególnie uroczysty charakter, a o jego randze świadczy obecność we Włoszakowicach generała Jarosława Miki, ówczesnego dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Szacunek do munduru, współpraca z Wojskiem Polskim i Amerykańskim to zasady, jakie są kultywowane w zespole szkół we Włoszakowicach na różnych płaszczyznach. Nieprzypadkowo dyrektor Jarosław Zielonka jest majorem rezerwy Wojska Polskiego. Myślę, że obustronne korzyści tutaj mają i służby mundurowe, ale też nasi absolwenci mogą zobaczyć, jak wygląda służba, czy w policji, czy w straży pożarnej, czy też w wojsku. Natomiast ci żołnierze amerykańscy to głównie są dedykowani dla klasy dwujęzycznej, ale też oczywiście uczniowie mają możliwość zapoznania się ze służbą wojskową. Nadal funkcjonują 3 kierunki, czyli liceum ogólnokształcące o takim profilu ogólnym, następnie liceum dwujęzyczne i liceum z informatyką i cyberbezpieczeństwem. I ten kierunek naprawdę bardzo w tym momencie i w tej sytuacji, tak jak pani wspomniała, jest bardzo mocno się sprawdza. I myślę, że uczniowie i absolwenci, którzy ukończą to liceum, nie będą musieli się martwić o pracę.